Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was na drogach poszukiwania świętych aniołów. Tych dróg jest wiele. W ostatnim spotkaniu wspomniałem, że aniołowie istnieją. Wiemy o tym, bo powiedział to Pan Bóg, a On nie kłamie. Jeśli ich stworzył, to miał w tym jakiś konkretny cel. Są nam dani ku pomocy. To są czyste duchy. Czy można ich zobaczyć? Każdy by chciał zobaczyć. Chcielibyśmy zobaczyć Pana Jezusa, Matkę Bożą, świętego Michała, Gabriela, Rafała, anioła stróża. Nieraz zazdrościmy wszystkim wizjonerom, nieraz tym, którzy mają jakieś wizje, czy te przez słowa poznania słyszą kogoś nie z tego świata. Ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pan Jezus powiedział do Samarytanki, że przyjdzie czas, kiedy będziemy czcić Pana Boga w duchu i w prawdzie. My wszyscy potrzebujemy znaków. One nieraz nam pomagają. Chcemy czegoś dotknąć, coś zważyć, zmierzyć, poczuć. Podobnie jest z aniołami. Ale doskonała wiara polega na tym, że czcimy ich w duchu i w prawdzie, bo wtedy przez wiarę zasługujemy. Nie widzę, ale wierzę. Nie widzę, ale ufam. Ale zarazem święty Jan wspomina, że jeśli ktoś uwierzy, to zobaczy. Wchodzenie w świat czystej wiary poprzez zaufanie w kogoś, kogo nie widzimy, wprowadza nas w tajemnicę i z biegiem czasu zaczynamy doświadczać. Niekoniecznie mieć objawienia, widzenia czy słyszeć głosy, ale przeczuwać, że jesteśmy we wewnętrznym świecie, w którym nie jesteśmy sami, bo ktoś nam w tym towarzyszy i nam pomaga. A zatem módlmy się o głębszą wiarę. Panie, przymnóż nam wiary. Proces doskonalenia wiary trwa do końca życia, ale kto w nim wzrasta, ten wchodzi w świat szczęścia i ma coraz więcej przyjaciół po tej i po tamtej stronie. Święci aniołowie, dajcie nam się poznać jako dobrzy przyjaciele. Prowadźcie nas po ścieżkach życia. Wspomagajcie nasze starania o większą wiarę. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i z aniołami.